Portal rynekpierwotny.pl przeprowadził dwukrotnie, dokładnie przed 2 laty i obecnie, badanie sondażowe wśród deweloperów w celu oszacowania udziału transakcji gotówkowych na krajowym pierwotnym rynku mieszkaniowym. Z kompletu zebranych danych wynika jednoznacznie, że w roku ubiegłym u zdecydowanej większości deweloperów uczestniczących w badaniu, a zwłaszcza u tych największych, zakres umów gotówkowych zamykał się w przedziale bagatela 40-50%, a w niektórych przypadkach przekraczał nawet połowę. Oznacza to, że w ciągu 2 lat udział zakupów nowych lokali mieszkalnych bez udziału kredytów hipotecznych miał charakter zdecydowanie progresywny i zwiększył się w tym czasie o co najmniej 10 punktów procentowych. Po pierwsze, świadczy to o tym, że krajowa mieszkaniówka jest pod omawianym względem absolutnym ewenementem w skali globalnej. Po drugie, tak wysoki udział zakupów gotówkowo-inwestycyjnych świadczy o wręcz doskonałej koniunkturze na pierwotnym rynku mieszkaniowym. Pytanie jednak, czy na dziś dzień ta koniunktura ma szansę się utrzymać? Ogłoszona właśnie pandemia koronawirusa, stanowiąca ogromne i bezprecedensowe zagrożenie dla globalnej społeczności, od blisko miesiąca dokonuje prawdziwego spustoszenia i sieje grozę na rynkach finansowych czy surowcowych, a póki co końca paniki, szaleńczej wyprzedaży i przeceny wszelkich aktywów nie widać. Oznacza to perspektywę załamania światowej gospodarki i wejścia jej w recesję. W tej sytuacji należy oczekiwać podobnych skutków dla rodzimej gospodarki oraz jej segmentu nieruchomościowego. Bardzo trudno sobie wyobrazić, aby w najbliższych tygodniach, a następnie miesiącach nie nastąpił drastyczny spadek popytu gotówkowo-inwestycyjnego, głównego motoru zakupowej prosperity w ostatnich latach na pierwotnym rynku mieszkaniowym. O przewidywanej skali spadku transakcji na razie może lepiej nie wspominać, podobnie jak i o perspektywach zmian w cennikach deweloperskich w przewidywanej przyszłości. W najbliższym czasie najbardziej pożądanym aktywem będzie bowiem gotówka. Tak jak zawsze, gdy przez rynki przetacza się kryzysowe tsunami. Wszelkie inwestycje alternatywne, w tym także nieruchomości mieszkaniowe, będą musiały najprawdopodobniej poczekać na powrót do łask inwestorów. Należy tylko mieć nadzieję, że ten okres nie okaże się wiecznością, a szkody wyrządzone przez pandemię koronawirusa mniej dramatyczne od przewidywań.